bawić, także zapraszam Facebook, balkonik, zapraszam do nas na to. Proszę bardzo. Gdzieś pan ci zdjęcie robi. Odwrócimy do pana. Daj. Jest na gazecie, tak? Pierwszy, dokładnie, pierwszy festyn, no chęć zorganizowania czegoś, żeby w końcu coś się zaczęło dziać na tym osiedlu. Przygotowaliśmy konkurs, w zasadzie jako stowarzyszenie przygotowaliśmy konkursy dla dzieci. Między innymi rzut lotką, lotkami, rzut woreczkami do pojemników. To wszystko oczywiście jest nagradzane słodyczami, bądź też za wybitne osiągnięcia jakimiś tam lepszymi nagrodami w postaci, nie wiem, kubków, innych rzeczy. Jeden. Powiem, że jest to pierwszy festyn i na pewno nie ostatni. Być może tutaj jeszcze nie chcę zapeszać, ale prawdopodobnie będzie organizowane jakieś ognisko. Nie wiem, być może na zakończenie wakacji. Oczywiście, będziemy wszystko robić, żeby zmienić życie tutaj, żeby to życie stało się, nie wiem, lepsze. Widzę, że panowie policjanci są zajęci tutaj. Jakieś takie przyjemniejsze. O tak. Widzę, że panie biegną tutaj, zapraszam. Jeden, start! Mamurska, nie lać się! Mamurska, biegnie! Najmłodszy uczestnik, oczywiście, który jest najbardziej zaangażowany, świetnie sobie radzi. Mieszkam tutaj praktycznie od urodzenia, z małą przerwą na mieszkanie na Zawadzie. Powiem tak, za to, że ma swój urok. Nie każdy dostrzega ten urok. Grono ludzi ucieka z tego osiedla. Nie chciałbym tutaj być stronniczy czy coś takiego, ale kupa ludzi wierzy w mit o naszych barakach. I te baraki w zasadzie przeważają tą szalę, że ludzie stąd uciekają. Tutaj muszę powiedzieć, że to są normalni ludzie, prawda? No, czasami nie ich wina, że mieszkają w takich, a nie innych warunkach.